dobry, Beata Siłkowska-Seńków i mój gość Wioleta Mazurek. Z wielką przyjemnością Państwu przedstawiam tę osobę, którą dobrze znacie, bo to przecież nasza redakcyjna koleżanka, autorka magazynu kulturalnego, poza tym animatorka, propagatorka szeroko rozumianej kultury, a także społeczniczka, działaczka na rzecz równego traktowania kobiet w społeczeństwie. Witaj, Wioleta. Witam Ciebie, witam Państwa serdecznie. No i właśnie od tego chciałabym zacząć, ponieważ zostałaś zaproszona na piękną sesję do Brukseli. Tytuł tej sesji to Nasza droga do wolności, historia i przyszłość, setną rocznicę praw wyborczych kobiet w Polsce. Czego spodziewasz się po tym spotkaniu? Przede wszystkim spodziewam się tego, że nasz głos polskich kobiet zostanie wyartykułowany i usłyszany przez ludzi, którzy zajmują się właśnie problemami równości i sprawami kobiet. Okazuje się, że obchodzimy tą piękną rocznicę stulecia odzyskania praw kobiet, ale te prawa kobiet właśnie przez ostatnie lata zostały zaburzone i politycy zaczynają ingerować w nasze prawa, na co nie ma zgody. Pokazałyśmy to, wychodząc na ulicę. Kobiety od 2 ponad lat demonstrują na ulicach i wyrażają swój sprzeciw. Sprzeciw przeciwko temu, że ludzie, mężczyźni chcą ingerować w nasze życie w dosyć brutalny sposób. Na to nie ma zgody. Dlatego myślę, że właśnie w Brukseli ten głos powinien zostać usłyszany i dokładnie powiemy, co nas boli, w jaki sposób chcemy to zmienić i na pewno powiemy to, że nie odpuścimy, że będziemy walczyć o nasze prawa. Jesteś dziennikarką, wiesz, jak pracują media. Taki przekaz z Brukseli, może nawet na cały świat, może być przekazem, ale w formie newsowej. Będzie to news sesji w Brukseli, później będą inne sprawy. Myślę, że ważniejsze jest to, jak pracujemy, jak pracują kobiety na co dzień. Ty w jaki sposób właśnie na co dzień angażujesz się w ruchy broniące praw kobiet? Czy jednym z ważniejszych zadań nie jest, aby uświadamianie kobietom na co dzień o ich prawach? Tak, by wychodzić ze stereotypów, tak, by niechlubne tradycje odeszły w przeszłość. Czy tak, aby nie jest? Masz rację. Przede wszystkim liczy się edukacja. Bo jeżeli tego nie będzie, to nie będziemy zmieniać się, nie będziemy zmieniać świata. Świat poszedł bardzo, bardzo daleko. I ja myślę, że nowe pokolenie, to znaczy pokolenie naszych córek, naszych dzieci, zupełnie inaczej patrzy na świat. Ale są też kobiety, które myślą stereotypami ciągle i myślą tak, jak ich matki je wychowały. Ja zostałam wychowana inaczej, w dużym poczuciu własnej wartości, ale pamiętajmy, jak wiele kobiet właśnie zostało wychowanych w kulcie mężczyzny i właściwie do dzisiaj są przekonane, że ich zdanie i ich głos nie jest ważny. Nie wolno tego robić, dlatego ta edukacja jest bardzo, bardzo potrzebna. Stąd też Stowarzyszenie Kobiet w Świdnicy, które zostało kiedyś założone i w jaki sposób działa ciągle i promuje właśnie te dobre zachowania kobiet. Stąd też moja fundacja, która zajmuje się nie tylko kobietami, ale ludźmi z terenów wiejskich. I ja myślę, że te tereny są szczególnie zaniedbane. Ja kilka miesięcy temu byłam na spotkaniu z panią minister do spraw równości kobiet z Saksonii. I kiedy powiedziałam, jak wygląda życie kobiet polskich, wielu moich sąsiadek, takich rdzennych kobiet, które mieszkają na wsi, ona nie mogła uwierzyć, że w XXI wieku jeszcze tak się dzieje. Niestety w Polsce ciągle jeszcze się tak źle dzieje. Są ośrodki pomocowe, ale są niewystarczające. Ja myślę, że ta wartość kobiet, umacnianie ich i pomaganie im, wsparcie psychiczne, psychologiczne jest bardzo ważne. I pamiętajmy, że te kobiety muszą żyć ciągle, muszą wychowywać swoje potomstwo i uczyć je, że każdy człowiek, niezależnie gdzie się urodził, jest jednostką wartościową, mądrą, wspaniałą i to trzeba podkreślać. I ja zawsze
to robię i to mówię. Każdy człowiek jest dla mnie ważny i dla każdego człowieka każdy człowiek powinien być ważny. No bo tak jest. Ale czasem okazuje się, że ludzie jakby układają sobie schematy życia według swojego jakiegoś znaczenia według hierarchii, zupełnie właśnie stereotypowych bardzo. Natomiast chciałam Cię o jedną rzecz zapytać, bo nie pomagają słowa o parytetach, obietnice, obiecywanki, zapowiedzi. I tak kobiet w polityce jest po prostu o wiele mniej niż mężczyzn. To są naprawdę jakieś bardzo małe ilości kobiet zasiadających, piastujących bardzo ważne stanowiska. Czy Twoim zdaniem nie jest trochę tak, że one same o tym decydują, że są właśnie wycofane? Czy też w świecie męskim jest taka zmowa, aby one jednak były drugim planem, bo na ich tle się fajnie wygląda na przykład? Zdecydowanie, to jest prawda. Ja myślę, że bardzo często jest to wybór właśnie kobiet. Kobiety nie chcą być w polityce, bo wiedzą, że polityka jest brudna, trudna, że za tym ciągną się układy, sprawy, które nie są czarno-białe i tego kobiety nie lubią. Kobiety są obarczone też innymi obowiązkami, a każda kobieta jest bardzo racjonalna, ona chce na każdej płaszczyźnie być bardzo dobra. Mężczyźni zupełnie inaczej się zachowują, dlatego myślę, że tak wygląda sprawa. Kobiet jest mniej, ponieważ bardzo często one same o tym decydują. Jednak państwo to my, państwo to nie są politycy. I każdy powinien pomyśleć tak jak ja w pewnym momencie pomyślałam. No tak, ale jeżeli my nie będziemy w tej polityce, nie będziemy uczestniczyć, to znaczy, że znowu będzie ktoś za nas decydował i podejmował takie decyzje. A no właśnie, bo tutaj zaczynasz odpowiadać na moje kolejne pytanie, bo dla mnie zaskakującą sprawą jest, że zdecydowałaś się kandydować do Sejmiku Dolnośląskiego. I tak sobie myślę, czy mam do Ciebie takie pytanie, czy właśnie po to, aby wzmocnić kobiety, te w szczególności z terenu wiejskiego, gdzie przecież od lat mieszkasz. I mnie tutaj nie chodzi o jakiś taki krzyk emancypacji, bo bardzo tego nie lubię, ale o realne postawienie na siłę, pracowitość, odpowiedzialność kobiet. Absolutnie tak, nie jestem emancypantką. Uwielbiam mężczyzn, dobrze mi się z nimi pracuje. Nie jestem polityczką i nigdy nie będę, w żadnym ugrupowaniu nie byłam. Jednak właśnie na tym szczeblu wiele działań dotyczy kobiet i to tylko tam mogłabym spróbować w jakiś sposób zmienić mentalnie podejście do spraw kobiet. I myślę, że też i rzeczowo, bo jest wiele projektów, wiele zadań, które powinniśmy wykonywać, a stawia się na drogi, ulice, inne sprawy. To też jest ważne. To jest też bardzo ważne. I to wszystko obiecują ci politycy, którzy w tej chwili kandydują, osoby, które chcą dostać się na różne szczeble, jeśli chodzi o politykę. To jest też ważne. I niemniej najważniejszy jest człowiek. Jeżeli nie będziemy pracować nad człowiekiem, to te wszystkie inne sprawy tak naprawdę nie są ważne. Fiolu, kończąc naszą rozmowę, powiedz mi, jaką siłą jedziecie do Brukseli, jakie materiały ze sobą zabieracie, jakie tematy są tam zaplanowane, jakie osoby będą w imieniu wszystkich występować? Jedziemy na zaproszenie pani profesor Magdaleny Środy. Wyjazdem na Dolnym Śląsku zajmuje się wspaniała osoba, pani Katarzyna Lubiniecka, która jest rzecznikiem do spraw równości kobiet. My się często spotykamy i nasze rozmowy są naprawdę bardzo owocne, bardzo ważne, ale ciągle w jakimś takim hermetycznym gronie, nie wychodzące na zewnątrz. Także ja myślę, że to będzie okazja, żeby spotkać kobiety z całej Polski właśnie na tym spotkaniu. Ta sesja to również taki kongres kobiet w Brukseli, polskich kobiet. Także w ten sposób uczcimy stulecie, ale przede wszystkim ja myślę, że to będzie bardzo pracowity czas.
czas właśnie, który pozwoli nam wypracować jakieś schematy i kolejne kroki, które musimy cały czas dokonywać. Trzeba iść do przodu i trzeba myśleć o tych kobietach, które są słabsze i im pomagać, a jak będziemy razem, wspólnie, to będzie dobrze, damy radę. To doskonała puenta dla naszej rozmowy. Dziękuję Ci. Życzę, żeby się nam wszystko udało. No oczywiście, Szanowni Państwo, poinformujemy, jakie są wrażenia z tego pobytu, jakie wnioski Pani wypracowały, jak możemy z nich skorzystać. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, Tobie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę.